panie przewodniczący, za nami druga sesja, właściwie już w nowym składzie. Jak obrady? No, burzliwe, barwne, z elementami, powiedzmy, no takiej troszeczkę bieganiny, ponieważ, no cóż, tak jak wspomniała na zakończenie, pod koniec sesji pani burmistrz, niestety pracujemy bez sekretarza i przy tym składzie osobowym pracowników urzędu jest nam trudno jakby przygotować te wszystkie materiały. Poza tym brak prawnika obecnie w pewien sposób determinuje to, że musimy wspierać się swoją wiedzą, że tak powiem, troszeczkę tutaj nawet na poczekaniu. Stąd takie trochę ogólne zamieszanie, ale wszystko według mnie udało się tak jak pomyśli. Tak jak powinno to się odbyć. Który z punktów dzisiejszych obrad pana zdaniem był dziś najważniejszy? Uważam, że najważniejszym punktem było wyłonienie komisji stałych Rady Miejskiej, ponieważ musimy bardzo mocno zacząć pracę. Terminy nas gonią, powiem tak kolokwialnie, ponieważ ustawa o samorządzie narzuca pewne czynności, które Rada musi wykonać. W związku z tym brak takiej komisji, powołania takiej komisji miałoby no, bardzo zły wpływ na to, że nie udałoby nam się uchwalić tych rzeczy, które są wymagane ustawą o samorządzie. Pani burmistrz na tym stanowisku nie zna. Zasada, którą pan pan radny Skier i pan proponował, 80% najwyższego wynagrodzenia, 80, po roku czasu wracamy do dyskusji. Tylko mówię o tym, nie mówię o kwotach, tylko prosta zasada. 80% po roku czasu, jak pan stwierdzi, państwo stwierdzicie, stwierdzimy, że efekty pracy pani burmistrz są dobre, będziemy podwyższać. Natomiast nie widzę w tej chwili powodu, by prawdopodobnie maksymalnie wynagradzać panią burmistrz, której nie znamy pracy na stanowisku burmistrza. Według mnie znam panią burmistrz od lat. Znam stosunek pani burmistrz do wykonywania zadań, które zostają jej powierzone. W związku z tym z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że ta kwota jest adekwatna, całkowicie adekwatna do tego, jaką ona prezentuje postawę w pracy. Powiem krótko, jest to tytan pracy. Życzyłbym sobie, żeby wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego posiadali tak dużo zaparcia i tak dużo determinacji w wykonywaniu tak trudnych zadań. Czy pomysł pana radnego Przybysza 80% to był zły pomysł? Uważam, że to był dobry pomysł, który dotyczyłby kogoś, kogo po prostu nie znamy. Natomiast, jak powiedziałem w poprzedniej kwestii, znam panią Jolę, znam panią burmistrz. Jest to naprawdę tytan pracy. I uważam, że zasługuje na takie wynagrodzenie.